odwaga z włoskiego coraggio. Coraggio pochodzi od słowa cuore, czyli serce. Człowiek odważny, człowiek mężnego serca. Mężne serce to jest odwaga. Odwaga to nie jest brak strachu, brak lęku, ale działanie, postawa, która prowadzi, popycha nas do przodu, pomimo strachu, pomimo lęku. Czyli wcale nie trzeba się wystrzegać strachu, lęku, żeby być człowiekiem odważnym. To wyzwala tą odwagę w nas. Potocznie dla wielu z nas odwaga kojarzy się z takim działaniem naszym w takiej trudnej sytuacji, ekstremalnej, tragicznej, na przykład strażak wyciągający, ratujący osoby z pożaru, przypadkowy przechodzień ratujący osobę, która się topi, stanięcie w obronie osoby, która jest akurat atakowana przez kogoś silniejszego, czy wiele osób. I tak, i to jest prawda, czyli strażacy, żołnierze, kaskaderzy, alpiniści, czyli też takie pasje, które wymagają jakiegoś przekraczania siebie, takie osoby musi cechować odwaga. Natomiast odwaga jest niezbędna do normalnego życia. Dzięki niej możemy dokonywać zmian, pokonywać słabości, wytrwać w dobrym pomimo przeciwności. To jest ta postawa, która pozwala nam się rozwijać, pozwala być lepszymi pomimo strachu, pomimo lęku, pomimo przeciwności. Ważna informacja jeszcze, odwaga, czyli męstwo. Jest to blisko jedno drugiego. Jest jedną z cnót kardynalnych, czyli najważniejszych wartości, jakie człowiek może mieć, jakie kierują naszym życiem. A tam, gdzie odwaga, tam rodzi się też wytrwałość, entuzjazm, energia, pewność siebie, śmiałość. I takie cechy pozwalają żyć tak do przodu, rozwijać się. Miejcie odwagę. Słowo, które dzisiaj nas będzie prowadziło, to słowo z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus kroczący po jeziorze i uczniowie wystraszeni na widok zjawy. Co Jezus do nich mówi? Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się.